tym wideo pokażę Wam aż 10 sposobów na zarobienie miliona złotych. Jeżeli więc chcecie stać się bogatymi, a pieniądze, sława i dostatnie życie są tym, czego pragniecie najbardziej, to wideo jest dla Was. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zastanów się nad subskrypcją kanału i zaznaczeniem ikony dzwoneczka. Dzięki temu nie ominiecie żaden nowy materiał. Pierwszym sposobem na zarobienie dużych pieniędzy i przytulenie miliona złotych jest znalezienie się w 1% najlepiej opłacanych zawodów w danym kraju. Prawnicy, lekarze, menadżerowie najwyższych szczebli, piłkarze, artyści, a nawet handlowcy, wszyscy, którzy są najlepsi w swoim fachu, zarabiają najwięcej. Dlatego tak ważnym jest, aby cały czas pracować nad własną osobą. Jeżeli myślisz, że po studiach nauka się kończy, to muszę wyprowadzić cię w tym miejscu z błędu. Po studiach to prawdziwa nauka dopiero się zaczyna. Seminaria, kursy, książki z dziedziny, w której się specjalizujemy. Wszystko to jest nam niezbędne, aby zdobyć coraz większą wiedzę, a tym samym specjalizować się w danej branży i zarabiać coraz więcej pieniędzy. Kiedy jednak uda nam się wspiąć na szczyt zawodowej drabiny i zostać jednym z najlepszych, zarobienie miliona złotych staje się prostsze niż mogłoby się wydawać. Pamiętajcie jednak, nikt od razu nie został numerem jeden i każdy, kto teraz jest na szczycie, zaczynał od zera. Tylko od Was samych, od Waszej determinacji, woli walki, chęci osiągnięcia czegoś więcej niż przeciętny człowiek zależy, jak daleko zajdziecie. To Wy jesteście kowalami swojego losu. Pamiętajcie o tym. Drugim sposobem na zarobienie pieniędzy, który wypcha Wasze kieszenie po same brzegi i sprawi, że będziecie bogaci, jest napisanie książki lub kilku książek. Często wspominam o tym sposobie w swoich materiałach, ale warto o nim mówić, ponieważ książkę może napisać każdy. Powtarzam, każdy z Was. W dobie internetu jest to jeszcze łatwiejsze, ponieważ po pierwsze możemy dotrzeć z naszym przesłaniem do setek, tysięcy, a nawet milionów osób, które zechcą przeczytać to, co napisaliśmy. Po drugie, książkę można wydać w wersji elektronicznej, czyli takiej, która nie kosztuje nas majątku, a ilość sprzedanych kopii jest nielimitowana. Po trzecie, jeżeli jednak chcemy stworzyć pachnącą świerkowym lasem kosteczkę zapisaną naszymi myślami, możemy zlecić cały proces innym osobom. Pewnie sobie teraz myślisz, co? Pewnie, napiszę książkę i pewnie nikt jej nie będzie chciał kupić. No cóż, jest w tym trochę prawdy. Jeżeli nie wiemy, jak właściwie promować naszą książkę lub gdy nie mamy stałego grona widzów, którzy śledzą nasze śmiałe poczynania, może być to pewien problem. W tym miejscu jednak przytoczę Wam historię Michała Szafrańskiego, który wydał książkę Finansowy Ninja i zarobił na niej milion, ale nie złotych, tylko dolarów. A to tylko jedna książka. Dlatego też, jeżeli Twoje serce bije w rytm Mickiewicza, a słowa przelewasz na papier niczym słowacki, nie zastanawiaj się i już dziś zacznij pracę nad swoim dziełem. Trzecim sposobem na zarabianie pieniędzy, który sprawi, że na naszym koncie pojawi się sześciocyfrowa kwota, jest stworzenie patentu lub wynalazku i sprzedanie go dużej firmie lub przedsiębiorstwu. Żyjemy w czasach, w których tempo rozwoju cywilizacji jest niebywale szybkie. Jeszcze 100 lat temu nikt nie wiedział, co to internet, nie było telefonów z Androidem, kart płatniczych, Bitcoina, a większość osób w naszym kraju miała niski poziom wykształcenia. Dziś żyjemy w społeczeństwie, gdzie zmiany zachodzą bardzo szybko, a na rynku coraz pojawia się nowa technologiczna nowinka. Dostarczanie nowych rozwiązań i ich sprzedaż może stać się więc bardzo dochodowym zajęciem, o ile oczywiście posiadamy odpowiednią wiedzę, aby stworzyć coś, czego nie wymyślił jeszcze nikt inny. Na przykład samochód napędzany wodą lub coś w tym stylu. Pamiętajcie jednak, że każdy patent musi zostać zastrzeżony, a w naszym pięknym kraju jest to bardzo trudne i kosztowne. No ale cóż, żyjemy w globalnej wiosce, więc jeżeli wymyśliliście coś naprawdę ekstra i wiecie, że ten patent zrewolucjonizuje świat, to pakujcie swoje walizeczki i wylatujcie do kraju, w którym Wasz patent będzie bezpieczny. Czwartym sposobem na zarobienie miliona złotych jest tworzenie małego biznesu i jego rozkręcenie. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, kiedy to wszystkiego jest pod dostatkiem, nie ma miejsca na nowe firmy. Historie jednak takich firm jak Media Expert czy Mercury Market pokazują, że z jednego małego sklepu można stworzyć ogromną sieć zarabiającą miliony złotych. Tylko my sami i nasza wyobraźnia ograniczają nas w tym, jak daleko chcemy zajść i co chcemy osiągnąć. Pytanie tylko, jak bardzo chcesz osiągnąć swój cel?
Jeżeli nie możesz przestać o nim myśleć we dnie i w nocy, kiedy poświęcasz każdą wolną chwilę, każde westchnienie swojemu celowi, kiedy wiesz, że nie ma innej drogi i spaliłeś wszystkie inne mosty za sobą, aby pójść tą jedną, tą jedyną ścieżką, wtedy na pewno osiągniesz swój cel. Kolejnym sposobem na zarabianie pieniędzy jest tworzenie franczyzy i jej dalsza odsprzedaż. Jest to kolejna forma zarabiania pieniędzy za pomocą firmy, z tą różnicą, że zamiast rozwijać nasz własny biznes, sprzedajemy nasz pomysł innym osobom w zamian za pieniądze, jak również miesięczny czynsz za korzystanie z naszego modelu biznesowego. Jeżeli więc posiadasz już jakiś biznes, rozwinąłeś się i widzisz, że Twój model sprawdzi się w innych częściach kraju, tudzież świata, spróbuj swoich sił z franczyzą. Kolejnym sposobem na zarobienie miliona złotych jest tworzenie portalu z opłatami za korzystanie z niego przez innych użytkowników sieci. Allegro, OLX, Otomoto, Otodom, Vimeo. Wszystkie te strony stosują model, w którym użytkownicy chcący zamieścić ogłoszenie na ich serwisie muszą zapłacić określoną kwotę. Oczywiście stworzenie takiego serwisu nie jest rzeczą łatwą, ani też tanią. Niemniej jednak gra jest warta świeczki, ponieważ kiedy dany portal wedrze się do czołówki i zaistnieje w świadomości zwykłych użytkowników sieci, złoty deszcz pieniędzy zacznie wylewać się strumieniami na Waszą głowę i staniecie się naprawdę obrzydliwie bogaci. Siódmym sposobem na zarobienie miliona złotych jest praca dla miliardera. Osoby, które posiadają ogromne bogactwo, potrzebują współpracowników, którzy będą pomagać im w pomnażaniu ich majątków. Tego typu osoby mogą otrzymywać znacznie wyższe wynagrodzenie, które najczęściej uzależnione jest od wyników, jakie osiągają. Czasami zdarza się, że osoby szczególnie majętne oddają w zarząd część swoich biznesów swoim zaufanym powiernikom. Jeżeli ci zarządzają daną częścią z należytą pieczą, mogą liczyć na sowitą nagrodę. W tym miejscu zaznaczam, że jeżeli to wideo ogląda osoba zamożna, bardzo chętnie zostanę jego współpracownikiem i z wielką chęcią podejmę się pracy u osoby, która zarobiła już miliony. To tak na marginesie. Okej, wróćmy do tematu. Jeżeli jednak nie uda Wam się uzyskać takowej pracy, zawsze możecie skorzystać ze sposobów na zarabianie pieniędzy numer 8, którym jest flipowanie mieszkań. To również szalenie ciekawa branża, która w Polsce dopiero jeszcze raczkuje. Niemniej jednak flipowanie, czyli zakup, remont i szybka dalsza odsprzedaż nieruchomości z zyskiem, jest bardzo lukratywnym zajęciem, które pozwala zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych na jednej transakcji. Oczywiście, aby zarabiać tym sposobem, potrzebujemy nie, kochani, nie pieniędzy, ale właściwie wypracowanych kontaktów, które zapewnią nam dojście do okazji inwestycyjnych, które dadzą nam zarobić. Potrzebujemy również fachowej wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami, tudzież ekipy remontowej, która tanio i solidnie odświeży nasz lokal dla nowych nabywców. Niemniej jednak, warto. Ludzie, warto iść w ten biznes. Teraz, kiedy mieszkania są niebotycznie drogie, teraz, kiedy jesteśmy o krok od przegrzania rynku nieruchomości, fliperzy mają złote czasy. Oczywiście, kiedy przyjdzie recesja, będą zarabiać tylko najlepsi z najlepszych, ale na chwilę obecną zarabia znakomita większość w branży. Numer 9 na liście zarabiania pieniędzy to stworzenie aplikacji. Ten segment rynku stale się rozwija. Większość pokolenia milenialsów nie może przeżyć jednego dnia bez telefonu, a kiedy pada im bateria, ich reakcja mniej więcej wygląda tak. Czymże jednak byłby smartfon bez aplikacji, które znacznie ułatwiają nam życie? Pomimo iż stworzenie aplikacji nie jest rzeczą łatwą, jest to wykonalne. Możecie zrobić to sami lub zlecić zadanie profesjonalistom, którzy bez mrugnięcia okiem skasują z Was kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kiedy jednak posiądziecie aplikację, możecie zacząć ją sprzedawać i tym samym zacząć czerpać z niej korzyści. Jeżeli Wasza aplikacja przypadnie do gustu szerokiej liczby osób, możecie być pewni, że milion złotych pojawi się na Waszym koncie szybciej, niż Wam się wydaje. Dziesiątym sposobem na zarabianie pieniędzy jest tworzenie dużej społeczności w mediach społecznościowych i jej monetyzacja. Uwaga drugiej osoby w dzisiejszym świecie stała się takim samym towarem jak ropa czy złoto.
Skoro dobrnąłeś do tego momentu wideo, to znak, że udało mi się zainteresować cię dostatecznie mocno tym wideo. I super! Duże fanpage na Facebooku, Instagramie, kanały na YouTubie. Wszystkie te modele czerpią zyski z tego, że dana osoba interesuje się określonym kontentem. Zarabiają oni na reklamach, na współpracy z reklamodawcami, na sprzedaży produktów cudzych lub własnych i na wielu, wielu innych metodach spieniężania uwagi drugiej osoby. Dlatego też zachęcam Was gorąco do tworzenia własnego zaplecza w mediach społecznościowych. Niech to będzie 100 followersów, 300 subskrypcji na YouTubie, cokolwiek. Uwierzcie mi, przyszłe lata będą należeć do tych, którzy będą posiadać publiczność i ich uwagę. Jak widać, istnieje wiele sposobów na zarobienie miliona złotych i wcale nie musimy mieć wujka w ministerstwie, aby zarabiać dobre pieniądze. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam wielu inspiracji do zarabiania pieniędzy i stania się bogatymi. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do podesłania tego wideo swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.